Proszę Panią, zgodnie z artykułem 54 Konstytucji, nie, sąd to jest budynek, a Pani sędzia, poprawna polszczyzna. No to tak, proszę. Proszę bardzo, moja legitymacja dziennikarska. Czy kto się stawił? Kublik Daniel, ze Studio Polaków, tak. Ale dlaczego Pan nie podszedł wcześniej? Nigdzie tak nie wchodzę. Wszędzie, w każdym jednym sądzie okręgowym, czy w Krakowie. Chciałabym wiedzieć, że są nagrywane. Ja nie mam nic przeciwko temu. Jestem na wezwanie tych panów także. Prosili o interwencję. W tym miejscu staje Daniel Kubik, tak? Przedkładając legitymację prasową. Studio Polaków, co to jest? To jest jakaś... Stacja telewizyjna. Stacja telewizyjna. Tak, tam jest wszystko napisane. Studia Polaków. Tam jest też, z jakiego stowarzyszenia jestem. Studia Polaków ze stowarzyszenia Polacy, Słowianie, Patrioci, Kultura, Sztuka i Informacje. Stowarzyszenie Polacy, Słowianie, Patrioci, Kultura, Sztuka i Informacje. Czy ja mogę zrobić kopię tego tej legitymacji? Dziennika zgodnie z ustawą prawa prasowego okazuje się legitymacja. Nie ma numeru, tam jest numer telefonu, może Pani zapisać i zadzwonić do prezesa, tak? No, chciałabym wiedzieć, bo nie znam takiego. Nie, to jest mój dokument, ja nie wyrażam zgody na kopowanie. No to są dane, można spisać. Prezesem jest Mirosław Arak, jest bezpośredni numer do niego. Nie wiem, czy nie kręci jakiegoś materiału. Oczywiście stowarzyszenie jest zarejestrowane w sądzie. Czy ma pan prokurator słyszał o takim stowarzyszeniu? Mogę pokazać legitymację? Ja okażę. Proszę pokazać pan. Jakieś pytania? No tak, proszę. To jest moja legitymacja. W takim sądzie, żeby móc opuścić pana do udziału w czynnościach, do tej rozprawy należałoby ustalić rzeczywiście, czy on jest przedstawicielem środków masowego przekazu. Pan sobie założył być może jakieś stowarzyszenie. Ja nie założyłem stowarzyszenia. Albo jest członkiem jakiegoś stowarzyszenia. I to nie jest argument za tym, żeby rozprawę tego typu, o takim charakterze, transmitować, bo później z tego co wiem, pan transmituje to w internecie. Nie transmituje. Na Facebooku swoim. No nie. Ostatnio miejsce jest w prokuraturze, kiedy pan wbrew woli szefa prokuratury nagrywał czynności w prokuraturze. Także to nie jest pierwszy tego typu. Jestem z wolnych mediów, a jeszcze zapytam pana tak, czy zna pan artykuł 54 Konstytucji, który mówi, że mamy prawo do pozyskiwania... Ja nie jestem tutaj odpowiedzialny za decyzję, sąd wydał decyzję. Gdzie pan chce nagrywać? Ja mam pytanie do obecnych na sali. Czy ktoś z państwa sprzeciwia się temu, żeby ta rozprawa była w ten sposób transmitowana? Bo rozumiem, że pan to gdzieś później będzie chciał wykorzystać. No zobaczymy. Pytanie do stron, czy dostęp do... Bardzo proszę. Sprzeciw jakiś czy nie? Zachowanie pana tutaj wskazuje czy na będzie nam przeszkadzał krok? Do zakłócenia przebiegu sprawy, w związku z powyższym interesie wymiaru sprawiedliwości, wręcz moim zdaniem, pan powinien zostać wyproszony z sali. Czyli rozumiem, że pan chce nas sprzeciwić? Tak, oczywiście, bo pana zachowanie jest dosyć aroganckie, zarówno wobec prokuratora, jak również wobec sądu. Ja tylko i obawiam się, że pan może zakłócać przebieg sprawy, w związku z powyższym w mojej ocenie w interesie wymiaru sprawiedliwości jest nakazanie. Musicie powiedzieć, że normalnie, nie? My, no to musicie głośno to powiedzieć. Nie pragniemy tego. Zaraz to powiem. Zaraz to ogłosimy wszystkim. Bo... A ten gościu to kto? Który?
a panu proponuję doczytać tą konstytucję, bo pojęcia pan ma zerowe na temat mediów. A panu się proponuje. Proszę? Zrobić tak, żeby twarzy nie było widać, nie? My wszyscy wstaniemy, bo nie zgadzamy się. Tak, tak. Pozasłaniam, bo to, wiecie, to jest tak, że ja obrobię film, wyślę wam prywatnie, czy się spotkamy, dobrze, może iść. To nie tak, że ja to publikuję, co chcę, tylko uzgadniamy to. Będą łamać konstytucję. Konstytucja jest dla nas, nie dla nich. Będę zakłócał postępowanie. Siedziałeś na razie cicho. No. Oni mnie zawali. A jestem znany, słyszałeś? Jestem znany, tak. No. Będą dzwonić do prezesa. Tak, mojego? Coś bierze, wie o coś? Mhm. Chyba, że jest na jakiejś rozprawie. To jest twoim? Co? To jest twoim prezesem? Mirosław Arak. Sędzia pokoju. Skąd on jest? Z Radomia. Sąd to budynek jest, nie? A pani sędzia to poprawna polszczyzna, tak? Nie możesz zwracać się do osoby jako do budynku. Nie, no to ja nie, pięknie odegrać rolę. Ale ty wiesz, sami to zawołałem. No, tylko wiesz, żeby nie pokazywać prawdy, bo ja wiem, co tam będzie się działo, nie? Każdy dostanie po wyroku i tyle. A to jeszcze nie wiesz, jak cię wyrzucą, to trzeba to opisać. Polsat, nie Polsat. Nie, nie, ja nie wyjdę. Bo to jest miejsce publiczne, będą wzywać policję. No i wszystko, no to... To jest prasa. Tak, nie podlega cenzurze, wiesz, o co chodzi? 54. Mogłem wziąć w samochodzie, nie w tym. A ten gościu to kto? Prokurator i adwokat tej kurwy. Który? Siema. Ja jestem z mediów. Jeśli pan będzie nagrywał, będzie miał pan pozew ochrony duchowej. Proszę. Prawo do wizerunku jest chronione. Nie życzę sobie nagrywania. Także pani Kuba, proszę bardzo. Proszę bardzo. Jestem z mediów. Media nie podlegają cenzurze, to jest miejsce publiczne. Prawo do wizerunku jest chronione, proszę pana. To proszę mi założyć sprawę. Będzie pan sprawę. Dobrze, super. Dziękuję bardzo. Nie wiem, dlaczego pan się boi kamery. Coś do ukrycia? Bo wolne media prawdę pokazują? Nie ma mediów, jest cenzura. A artykuł 61 bodajże konstytucji mówi, że nie podlegają cenzurze media. Że to jest zabronione. A oni łamią konstytucję. To kto to jest? Musiałbyś jechać na taką rozmowę, czy znać się na przepisach i w ogóle, nie? Tak, nie, tylko się trochę nauczyć. No. Ja tutaj sobie zrobię taką szyku ekipę chłopaków takich, co znają prawo i chcą takie... Zrobię sobie taką ekipę, że będziemy w 10 wpłacać na stronę.
pan prokurator Zleksza się zagotował, że nagrywam. Ciekawe dlaczego. Ma coś do ukrycia? Zobaczymy, jak to dalej przebiegnie. Oni się boją nagrywania. Widzisz, jak się boją kamery? Co? Boją się kamery. Kamera w stół, wiesz. No, no, no. To jest chyba niebezpieczne. No nie. Widziałeś, jak pan prokurator się bał. Ja wiem. Dlatego tu jestem. Czego? Żukowskiego pana. Co ty? Ale dlaczego? Czyim jest adwokatem? Nie wiem. Halo? Cześć Mirku, dzwoniła do ciebie sędzina? Powiedz, że w sali sala rozpraw 21, bo serwer będą mnie weryfikować. Czy mogę brać udział w rozprawie, czy nie? 28 osób na sprawie. Pomówionych przed dwóch konfidentów i prokurator do mnie mówił, że mi założył sprawę, groził mi normalnie. Wszystko jest nagrane. Wszystko jest nagrane, nie? Teraz jestem na tej sprawie. No bo wcześniej nie dzwoniłem, nie odbierałeś. Co? Co mam? No dobra, no to ja nic nie mówię. Tylko jak będą dzwonić, to powiedz, że mam zgodę na udział w rozprawie. Dobra, trzymaj się. Trzymaj się, hej. Także na bogato, nie? Nie spodziewaliście się, że tak będzie, nie? Ja na sprawę do Stonogi jeździłem do Krakowa, do Warszawy, na Gazeta Wyborcza, nie? Co pomówiłam tego Marszewskiego, nie? Sławomira, o, że jest ruskim agentem. Założyłem sprawę. Wyobraź sobie, że jak puszczałem transmisję na żywo, to w połowie mi wyłączyli internet i niby się nagrywało, ale nic się nie nagrało. Dobrze, że mieliśmy kamerę. Tak inwigilują telefony policjanty. Tak się boją nagrywania. Teraz muszę taką kamerę do ręki kupić, nie? A
Normalnie powiedzcie, że prosiliście media o udział z uwagi na to, że zostaliście my pomówieni, nie? A prokurator na podstawie pomówień was oskarżył i dlatego się teraz boi, bo nie ma dowodów żadnych w tych sprawie, tylko zeznania. Czy wiesz, jakie są dokuty? Nie ma. Tak jak u mnie, nie ma. Co wam za tych kurów, czy się rozjebały? I czasami PTS, jak się telefon znajdzie na gdzieś, nie rozumiem? No. Czasami. Aha. Ale tak to nie ma dowodu. Powinno spaść, nikt tego nie powinien prowadzić. Muszą być twarde dowody, żeby postawić człowiekowi za zarzuty. Ale za rękę nie wyzerwę, bo ja... Dobra, możesz jeszcze powiedzieć tak, że żądasz o wykazanie legalności uprawnień przez sędziego. Jak? Żądasz legalności uprawnień przez sędziego i prokuratura, że oni mają zgodę narodu polskiego na sądzenie nas. Bo jest nielegalna. Tak jak idziesz do urn głosować na burmistrza, to jest legalne, bo władza na artykuł 4 Konstytucji mówi tak, władza zwierzchnia należy do narodu, czyli do nas, no, wszystkich. I jak nie głosowałeś na żadną z nich, ani żaden Polak nie głosował na nich, to oni są nielegalni. Rozumiesz? Jak wszyscy na sali złożą wniosek o podważenie wiarygodności, to sprawa spadnie. Nie mogą jej prowadzić. Ja wam później papiery wszystkim wydrukuję i ten, poskładacie im do sądu, nie? Teraz tylko solidarnie żywo. Wy prosiliście o udział mediów. I tylko tyle. W jaki sposób, proszę sądu, zakłóciłem... Moment, ja podejdę. W jaki sposób? Proszę sądu, to pani sędzina mnie zawołała do siebie. Ja tylko... Pani kazała mi pokazać panu prokuratorowi legitymację. Proszę sądu. Ja powiem tak,
polskie media nie podlegają cenzurze zgodnie z artykułem 61 Konstytucji i ja nie wyrażam zgody na to, żeby była łamana Konstytucja na tej sali rozpraw. Zgodnie z artykułem 54, że mamy prawo do pozyskiwania, ale proszę sądu, proszę mi nie przerywać, dać mi się swobodnie wypowiedzieć. Proszę mi podać podstawę prawną. A ja przetoczyłem konstytucję, najważniejsze prawo w Polsce. Pani podważa konstytucję w Polsce. Dlaczego? Proszę mi wytłumaczyć, bo nie rozumiem tego. Ja nie rozumiem pańskiej decyzji. Ja chciałbym się zapytać wszystkich oskarżonych, czy wyrażacie zgodę na... Proszę podać podstawę prawną. Proszę sądu. Ja już Ja tego nie rozumiem. Ja powołałem się na konstytucję, proszę sądu. Ja, proszę sądu, powołałem się na konstytucję. Sąd teraz łamie prawo prasowe i do wolności, do informowania obywateli polskich. Ale zna pani konstytucję? Dlaczego pani łamie prawo Polaków do informacji? Wszyscy Polacy w Polsce mają prawo do rzetelnej informacji. Moja stacja właśnie jest taka. Ale sąd nie muszę, to jest miejsce publiczne, mam prawo nagrywać. No to zgłosili, wszyscy zgłosili. Bo nigdzie nie zgłaszam, w żadnym sądzie, proszę sądu. Mam nagrania z Krakowa, byłem na sprawie Zbigniewa Stonogi. Tak samo nigdzie to nie funkcjonowało. Czyli cenzuruje pani materiał.